W zasadzie stare powiedzenie, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Guz nowotworowy jest tylko efektem tego, co się dzieje w organizmie. Wyeliminuj przede wszystkim trzy białe śmierci. To nie o to chodzi, żeby się katować w życiu. Nie róbcie takich ekstremalnych doświadczeń, jeżeli nie umiecie sobie w razie czego poradzić, jak z tym wyjść, czy nie znacie kogoś, to by wam w tym wtedy pomógł. Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Ryszard Grzebek, dyplomowany w Kanadzie osteopata, doktor medycyny naturalnej i chińskiej, specjalizujący się głównie w chorobach chronicznych, autor serii książek Rak to nie wyrok. Ruszajmy. Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dziś będzie o zdrowiu. Dziś dowiemy się, jak dbać o zdrowie, co w tym zdrowiu jest najważniejsze, żeby je zachować na dłużej, jak radzić sobie z chorobami i czy rak to wyrok, czy może rak to nie wyrok. Dlatego jest z nami autor książki o takim właśnie tytule Rak to nie wyrok, czyli Ryszard Grzebek. Witam Cię serdecznie. Witam Ciebie serdecznie, witam Państwa. No to co, ja zawsze jak rozmawiam z ludźmi o zdrowiu, to zadaję im takie pytanie, które mnie nurtuje. Mam oczywiście swoje teorie, natomiast zawsze jak jest ktoś, kto w tej branży siedzi bardziej, no to jestem ciekawy odpowiedzi, jak to jest, że medycyna przez ostatnie 100 lat zrobiła tak niesamowity postęp, ale tylko w niektórych dziedzinach, czyli medycyna ratunkowa jest rewelacyjna, tak? Przyszywają ręce, nogi, jak się oczywiście trafi na właściwych chirurgów i tak dalej. Podobno przeszczep głowy mają robić w ciągu najbliższych paru lat, więc nie chciałbym może być tym ochotnikiem, ale ktoś zaczyna w ogóle nowe trendy, serce się to już prawie że rutynowo przeszczepia, więc to jest szokujące. Tak samo medycyna prenatalna, neonatalna, gdzie kiedyś przecież umierała połowa dzieci, czy tam 3 na 10 i było to zupełnie normalne. Każdy, kto ma babcię na wsi, no to zna tę historię, że każda rodzina miała 6 dzieci, no bo dwójka czy trójka umarła po prostu i to było normalne. Dziś to jest totalnie nienormalne, rzadkie i to jest fantastyczne. A w tym czasie cukrzyca, rak i różne inne rzeczy, wydaje się, że to tak jakby walczymy od 100 lat i zwalczyć nie umiemy i dalej. Jak ktoś słyszy cukrzyca, no to w zasadzie druga myśl to jest taka, że to już tak będzie. No sorry, trudno. Albo jak ktoś słyszy rak, no to właśnie, no to wyrok, że to już tak będzie. To jak to jest? Ty jako człowiek, który z medycyną jest za pan brat i wiesz, jak to działa, czemu tak jest, że część medycyny robi tak niesamowite postępy, a w tym czasie technologia w innych dziedzinach jakoś tak opieszale idzie, mówiąc delikatnie. To w zasadzie stare powiedzenie, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. W medycynie ratunkowej to nie ma zbyt dużych pieniędzy, bo tu jest szybkie ratowanie życia, tego człowieka stawia się na nogi, on też w miarę szybko do siebie dochodzi i jest koniec leczenia, więc nie ma na tym, powiedzmy, pilotowania pacjenta przez następne 50 czy 30 lat na jakichkolwiek lekach, wizytach lekarskich, więc nie ma, krótko mówiąc, biznesu. Choroby przewlekłe, dlaczego tak są te protokoły leczenia, przynajmniej moim zdaniem, z mojego punktu widzenia, zrobione? No z tego powodu, że na chorobach przewlekłych da się najwięcej zarobić. W związku z tym, jeżeli by wprowadzili skuteczne sposoby leczenia niektórych chorób, to wówczas siłą rzeczy te zyski by się zdecydowanie zmniejszyły. No, przepraszam, że tak to powiedziałem brutalnie, no ale to jest mniej więcej to, co przez lata mi się ten pogląd wyrobił i z mojego punktu tak to wygląda. Czyli rzeczywiście fakty są w 100% takie, jak powiedziałem. Nie wiem, bo nie jestem detektywem, nie robiłem jakiegoś głębszego researchu na ten temat. No ale jak 1 plus 1 daje 2, 2 plus 1 daje 3, no to no, końcowa logika gdzieś tam prowadzi do jakiejś konkluzji, tak? Czyli na przykład, jeżeli, no właśnie, to czy ty w takim razie uważasz, że są, że te przewlekłe choroby są faktycznie nieuleczalne? Na przykład poszedłbym dziś do lekarza i wyjdzie mi tam drogą testów jakiś, że mam niestety cukrzycę, bo teoretycznie może się to wydarzyć, no bo patrząc po statystykach, no to coraz więcej ludzi ma, podobno mnóstwo ludzi ma, a jeszcze nie wie i tak dalej. Czy to, zacznijmy od cukrzycy, bo rak to jest cięższy temat, do którego przejdziemy zaraz, ale od cukrzycy się często zaczyna, więc no i mówią mi, panie Macie, no niestety cukrzyca, sorry, trudno, teraz leki na
pilnowanie poziomu, tam insulina i tak dalej. Czy to oznacza, że jeżeli ja mam żyć szczęśliwie 90 lat, czyli jeszcze 50 z hakiem, to znaczy, że przez te 50 lat będę na tych lekach czy i będę mieć cukrzycę, że w wieku 90 lat umrę jako cukrzyk? Czy może są rozwiązania? Może to jednak nie musi być przewlekła, nieuleczalna choroba? Ja zacznę tak może trochę filozoficznie, że de facto tak nasze życie i nasze przekonania określają nasze działanie i w tym też nasze zdrowie. Mhm. Jeżeli uważamy, że mamy przez kolejne 50 lat życia brać na przykład leki na cukrzycę, bo tą cukrzycę mamy, to jest w pewnym sensie efekt naszej wiary i naszej wiedzy też. Jeżeli by się nam chciało chociaż troszeczkę zagłębić w temat i poszperać, to by się okazało, że na przykład znana w Polsce dieta dr Dąbrowskiej czy dieta ketogenna, która jest też znana, potrafi w ciągu 6 tygodni większość cukrzycy po prostu tak wycofać. Mhm. Więc wystarczy tylko chcieć znaleźć odpowiednie rozwiązania lub polegać tylko i wyłącznie na tym, co mówi lekarz. Ja nikogo tu oczywiście nie zachęcam, żeby nie korzystał z porady lekarza w żadnym przypadku. Natomiast chodzi mi o to, żeby ten swój horyzont rozszerzać troszeczkę. Mhm. Mamy fachowca, lekarza, na którym się opieramy, możemy z nim porozmawiać, ale szukajmy innych alternatyw. Mhm. Jeśli się okażą dobre, skuteczne, a skoro to pomogło już iluś set tysiącom ludzi, to dlaczego nie spróbuję? A nuż akurat na mnie fajnie podziała. Mhm. To jest, myślę, w ogóle ciekawe, nie? Że jak się kupuje pralkę, to się czyta 100 opinii, a jak jest temat 100 razy ważniejszy, typu własne zdrowie, no to jeden lekarz powiedział, że to i no dobra, no to tak trzeba i się nie szuka dalszych opinii. Jest to dla mnie zastanawiające. Czy rak w takim razie to też nie jest wyrok? Ktoś słyszy, że ma raka. A może tak zapytam, czy jedyna droga ta oficjalna, czyli chemioterapia, naświetlanie, te wszystkie rzeczy bardzo takie inwazyjne, czy to jest jedyna szansa, czy są alternatywne szanse, które być może będą trochę bezpieczniejsze? To znaczy, według medycyny akademickiej to są jedyne dopuszczone techniki, które są oficjalnie uznane i stosowane praktycznie w każdym szpitalu, czyli takie ogólnodostępne. Mhm. Oczywiście są jeszcze jakieś inne, ale to już trzeba w jakichś instytutach, powiedzmy bardziej na zasadzie to jest, że to są testy badawcze i tak dalej, bo są też inne, nad którymi tam pracują. Ale no, problem jest moim zdaniem taki, że ciągle tutaj uważa się komórkę nowotworową czy guza nowotworowego za wroga. Mówię to od nie wiem kiedy i będę to mówił, mam nadzieję, jeszcze długo. Mam nadzieję też, że to ludzie zrozumieją, że guz nowotworowy jest tylko efektem tego, co się dzieje w organizmie, efektem tych złych zależności, jakie są, złych funkcji, bo ja akurat zajmuję się medycyną bardziej funkcjonalną jak objawową zdecydowanie. Stąd też ten kierunek, który opracowałem i ogłosiłem, że tak powiem, terapii przyczynowo-skutkowej, polega na tym, że szukamy przyczyn. Zajmujemy się też objawami oczywiście, ale to jest jakby rzecz dla nas zupełnie drugorzędna. I teraz, jeżeli przestaniemy traktować samego guza nowotworowego jako wroga, no to od razu nam się zmieni myślenie i zadamy pytanie, to co w takim razie tym, nazwijmy to w cudzysłowie, wrogiem jest. I wtedy zaczniemy szukać. A jeżeli się tylko zafiksujemy na tym, że guz to jest nowotwór, jakikolwiek guz, co jest oczywiście totalnie błędne, to od razu wpadamy wtedy w ten proces tego akademickiego leczenia. No i efekty, powiedzmy, jeśli to jest guz nienowotworowy, no to nowotwory są wyleczone w 100%. Jeżeli jest nowotworowy, jak i stany początkowe, to też, ale przy stanach zaawansowanych, no powiedzmy sobie szczerze, ta przeżywalność nie jest zbyt duża. Mhm. Co badania kliniczne są potwierdzające, w książkach też rak to nie wyrok opisałem, to raptem dwa badania kliniczne przeprowadzono na ten temat bez stosowania jakichś ziół, suplementów przy chemio czy radioterapii. Wysokość przeżywalnia, jeżeli dobrze pamiętam, 2,3%. No to troszeczkę wydaje mi się to za mało przy takiej technologii, w takim rozwoju medycyny, żeby ciągle się na tym tylko skupiać, tak? Uh-huh. Można by dodać inne rzeczy. Ja na przykład swoim pacjentom, którzy decydują się jednak na chemioterapię, niespecjalnie chcę takich ludzi nawet prowadzić, ale jeżeli się decydują, to też uważam, że każdy jest człowiek wolny, to zawsze mówię, bierz to, przed chemią, po chemii to, uh-huh. Czyli cały, nazwijmy to, swego rodzaju taką rozpiskę dostają, żeby jak najbardziej złagodzić efekty chemioterapii, która
jest dobra w sensie takim, że ona potrafi te komórki nowotworowe zabić, ale problem jest taki, że ona jednocześnie zabija zdrowe komórki obok i te efekty uboczne, które ona tworzy, powoduje to, że ludziom później bardzo ciężko wrócić jest, oczywiście nie wszystkim, bo część tych, którzy mają silne organizmy, to problemu nie mają, ale tych bardziej osłabionych mają problem wrócić do takiej pełnej formy po takim zabiegu. Mhm. No to teraz tak, bo tak w temacie zdrowia to można by o tym rozmawiać, pisać i czytać godzinami, setkami godzin. I ja na przykład też od lat się tematem interesuję. Im bardziej wchodzę w głąb, tym częściej są takie sytuacje, że już nie wiem, że są często sprzeczne informacje albo za dużo w ogóle jest informacji. Więc ja bym chciał tutaj z tobą, z twoją pomocą znaleźć dzisiaj takie zdrowotne Pareto, te 20% wysiłku, które zaowocuje 80% zdrowia. No bo ja na przykład mam taki nawyk, że sobie piję tam kurkumę z cynamonem, dosypuję pieprzu, bo to według badań to wtedy jest zdrowsze, ale wiem, że to nie jest Pareto, tak? To nie jest coś, co mnie tam przed rakiem ocali albo spowoduje jakąś chorobę. No wiem, że to jest taki fajnie, no miło, sympatycznie, no jak przejść się po parku 3 minuty. Masz poczucie, że lepiej robisz coś, co ci pomoże, przynajmniej do jakiegoś momentu. Tak, ale wiem, że jeżeli w tym samym czasie będę podjeżdżać na hamburgery, no to kurkuma niestety raczej nie ocali mnie, czyli bardziej widzę, że brak tych hamburgerów jest bardziej Pareto niż ta kurkuma. I teraz, no i znam wiele ludzi, sam się na tym przyłapywałem w przeszłości, że właśnie się znajduje takie nie Pareta, takie duperele, powiem wprost, i się tak człowiek nimi otacza, a potem żre mnóstwo przetworzonej żywności, potem różne inne rzeczy, batonik codziennie i mówi, no ale przynajmniej nie posłodziłem herbaty. No i tak, więc co jest tym Paretem? Co my powinniśmy robić przede wszystkim? Jak ktoś z naszych widzów niespecjalnie do tej pory dbał o zdrowie, chciałby zacząć, ale z wysokiego C zrobić najważniejsze rzeczy, to co jest najważniejsze? Wiesz co, w zasadzie tutaj wszystko jest ważne, co nas otacza. To problematycznie się robi. No może nie do końca, bo to na pierwszy rzut oka tak wygląda, że to może być bardzo trudne i skomplikowane. Tak nie jest. Bo nawet jeśli ktoś już nie stosuje tego białego cukru, to już jest krok do przodu. Jeżeli ktoś nie stosuje białej soli, która jest, że tak powiem, oczyszczona, to już krok do przodu. Przecież można stosować sól kłodawską czy sól himalajską, która ma wszystkie te mikroelementy, które są potrzebne. I taką sól, przynajmniej z tej wiedzy, którą mam i też z doświadczeń, powiedzmy, z pacjentami, to ona na przykład nie podnosi nadciśnienia, a ta biała sól podnosi. Taka prosta, drobna różnica, tak? Więc jeżeli nie będziemy spożywać cukru, białej soli, białej mąki, to już zrobiliśmy ogromny postęp. Ale biała mąka to też są hamburgery właśnie w niektórych miejscach, tak? Nie róbmy nam tyle reklamy. Więc jeśli te trzy elementy, tak zwane trzy białe śmierci, to jest bardzo znane w medycynie naturalnej, wyeliminuj przede wszystkim trzy białe śmierci. Następnie załóż sobie proste nawet filtry na wodę, żeby chociaż trochę tą wodę oczyścić, którą pijesz, którą się kąpiesz. Kolejna rzecz. Wymień całą chemię, na przykład, którą używasz w domu, łącznie z tą chemią do higieny osobistej. Przecież jest dużo super fantastycznych produktów na rynku, totalnie naturalnych, które się rozkładają fenomenalnie, nie robią szkody ani dla organizmu, ani dla środowiska. I to jest tylko, że tak powiem, zakodowanie mentalne, że jak pójdę do sklepu i kupię tą chemię, bo ona na przykład, powiem szczerze, nie wiem, bo w ogóle nie kupuję tego, ale powiedzmy, że kosztuje tam butelka 15 zł, to jest takie stare przyzwyczajenie człowieka, że dobrze, tu kupię, bo to kosztuje 15 zł, a ten naturalny, nieszkodliwy kosztuje 35 czy 40, to go nie kupię. Bo to jest bardzo takie krótkie spojrzenie na zasadzie tu i teraz, a brakuje tego spojrzenia perspektywicznego. To jest coś na takiej zasadzie, jak robiono doświadczenie z moimi dziećmi i oferowano im jeden cukierek teraz albo dwa cukierki za 5 minut. Okazało się, że te, które wzięły dwa cukierki za 5 minut, później o wiele lepiej radziły sobie w życiu, potrafiły poświęcić coś w oczekiwaniu na coś większego. Natomiast te, które brały tu i teraz, no niestety nie specjalnie w życiu się tam nie wyróżniają. Więc chodzi o to, żeby zmienić troszeczkę swoją mentalność z tego, że mogę wydać tych pieniędzy troszeczkę więcej teraz, ale mam dużo większe szanse i prawdopodobieństwo, chociaż oczywiście gwarancji nie ma, że za te 10, 15, 20 lat to ryzyko raka u mnie będzie na przykład na poziomie 20-30%, a nie 80%.
Więc jest o co walczyć, moim zdaniem przynajmniej. Mhm. No to dobra, bo teraz tak, to w takim razie niektóre z tych rzeczy są takie, można powiedzieć, prostsze, bo tylko się trzeba przestawić na zrozumienie tego, że, no, że nie chcemy kiedyś połowę emerytury przeznaczać na leki na przykład, więc wymiana na przykład płynu, którym się myjemy, czy jakichś środków czystości, no to jest taki krok, że tylko pieniądze bolą. Natomiast ktoś obżera się, lubi smak. Przepraszam, że ci przerwę. Nawet nie bolą. Ja na przykład myję się tylko i wyłącznie w szarym mydle. Mhm. Ile to szare mydło kosztuje? Mhm. Nawet włosy myję w szarym mydle. I działa. Mogę i sobie pozwolić, bo mam krótkie. Tak? Gdybym miał dłuższe, to pewno byłoby to bardziej skomplikowane. Ale naprawdę na kosmetyki nie trzeba dużo wydawać. Mhm. Na przykład jako środek przeciwpotem stosuję sodę oczyszczoną. Ja też. Na rękę trochę soli, sody, przepraszam, zimna woda, rozcieram, wcieram pod pachy, chodzę 15 godzin bez żadnych zapachów. I po co mi jakieś dezodoranty, które podnoszą moje ryzyko zachorowania chociażby na jakiegoś raka, w tym raka piersi, zwłaszcza u kobiet. To takie proste rzeczy, tu nie trzeba wielkiej filozofii, żeby to zmienić. Przepraszam, że przerwałem. Ale bardzo dobrze, także, a że soda nam działa, no to myślę, że kierowca potwierdzi, że atmosfera tutaj jest sympatyczna. Także, tak, bo otworzyło to. Także, ale to jest super patent z tą sodą, ja też od lat stosuję, bo to jest 100 razy lepsze niż to wszystko, co w ogóle blokuje pot, co jest już dziwne, ale dobra, no to teraz tak, bo z kolei są takie rzeczy, które są mega przyjemne, bo to no mycie się jest co do zasady fajne, no i jak ktoś się myje szarym mydłem, no to nie ma jakiejś chyba straty takiej mentalnej, że ojej, ale to nieprzyjemne, no jest to spoko. Natomiast jedzenie hamburgera jest przyjemne, jedzenie batonika jest przyjemne. I nagle przychodzi gość i mówi, no to nie jedzmy cukru, nie jedzmy mąki, więc ja zapytam, jak? Ale wiesz co, to nie o to chodzi, żeby się katować w życiu. Mhm. Ja też jem hamburgera raz na 2-3 miesiące, akurat mam ochotę, idę i go jem. A dlaczego nie? Natomiast tu chodzi o to, żeby przejść na taką ścieżkę, że staram się maksymalnie zdrowo odżywiać tyle, ile mogę i w momencie, kiedy mam ochotę na tego hamburgera z białej mąki, to go sobie po prostu kupuję i jem. Tak samo jak czasem mam ochotę na drinka, to po prostu go sobie przyrządzam i wypijam. I wtedy się nie przejmuję tym, że mi cukier skoczy. Ale to jest czasem, tak? To nie jest codziennie, to nie jest raz na tydzień, to nie jest przysłowiowe polskie pół butelki, tylko to jest jeden drink. Dla przyjemności siedzę sobie z żoną, coś fajnego robimy, wypijemy sobie drinka i jest po prostu sympatycznie, przyjemnie i na tym się kończy impreza. Czyli nie jesteś za ekstremizmem takim, że ktoś będzie teraz mistrzem fitnessu i będzie po prostu idealny, będzie robić wszystko doskonale. No bo to chyba prowadzi właśnie do frustracji i powrócenia do po całości, do starych nawyków. To jest tak, dopóki ktoś jest takim ekstremistą, w którymkolwiek kierunku by nie szedł, to do jakiegoś momentu, dopóki ta wiara u niego jest silna w to, co robi, jest fajnie. Natomiast później zaczyna go to męczyć. Nie znam jednego takiego ekstremisty, który po iluś tam latach nie byłby już zmęczony tym przestrzeganiem tych żelaznych reguł, które sobie narzucił. Narzućmy sobie trochę żelaznych reguł, tych podstawowych, które są ewidentnie potrzebne, ale dajmy sobie też troszeczkę w życiu luzu, przecież to nie chodzi też o to, żeby w życiu się, za przeproszeniem, pałować non-stop, bo ten powiedział tak, a ten tak i ja teraz będę te wszystkie perełki zbierał i wszystko to zrobię i już nie mam życia, tylko przestrzegam tych zasad. No to przecież zwariujemy, tak? A to co, przechodząc do żywności, to chciałem zapytać, idąc dalej w tym temacie, widziałem kiedyś takie wystąpienie na YouTubie, na konferencji TEDx i tam gość mówił o jakichś badaniach, które przeprowadzili na tysiącach osób i tam dawali im różne tam jedzenie, ten jadł makaron, ten jadł ryż i tak dalej, no i gość podsumował, no skracając to, wniosek był taki, że z tych badań wyszło, że w zasadzie nie wiadomo, co jest zdrowe, a co jest niezdrowe, w sensie, że jeden powinien jeść makaron, a drugi powinien jeść ryż i dla niego to jest jakoś lepsze. Też masz takie doświadczenia, że to nie jest, że po prostu ryż jest lepszy, albo czarny ryż jest lepszy niż biały i już, tylko że po prostu czyjeś ciało bardziej, ktoś na przykład potrzebuje więcej mięsa, ktoś więcej roślin, ktoś więcej czegoś innego. Widzisz też to tak, że nie ma takiego złotego wzoru, że wszyscy powinni jeść te, nie wiem, 50% węglowodanów na każdy posiłek, 25 białka, 25 tłuszczu, tylko ten powinien jeść tak, ten powinien jeść inaczej, ten powinien siak, ten powinien nie tykać ryżu, a tamten powinien właśnie żreć go od rana do nocy. Wiesz co, mnie kiedyś się zastanowił taki tekst z Biblii, który mówi, że cały pokarm na ziemi jest dla człowieka. Mhm. Więc mówię, skoro ja mogę jeść wszystko, to teraz jak jeść, żeby na przykład na tym nie tracić? W sensie wiemy o tym, że jeżeli łączymy węglowodany i na przykład mięso, no to tyjemy. Tak? Czy mięso ze skrobią i tak dalej, tak? To są pewne rzeczy, które są odkryte.
I tutaj właśnie to badanie, na którym ja mówię, już nic nie odkryto, właśnie odkryto bardzo dużo. Odkryto to, że to jest tak zwana dieta rozdzielna. Jeśli jesz sam makaron, to go możesz naprawdę dużo jeść i twoje zdrowie wcale niekoniecznie będzie się degradowało. Jeżeli jesz samo mięso, ale tylko samo mięso nie mieszasz z makaronem, z ryżem czy z czymś innym, to też go możesz jeść. Oczywiście ja nie zachęcam tutaj do takiej monodiety przez całe swoje życie, ale tu chodzi o to, że na przykład na śniadanie możesz zjeść pół bochenka chleba, nie masz żadnego problemu. Ale na obiad jest tylko samo mięso. I wtedy będziesz naprawdę wzorem zdrowia i na dodatek nie pozbędziesz się smaków, które lubisz. No chyba, że ktoś lubi ziemniaczki ze sosem, tak, z mięskiem i jakaś surówka, czyli polska bomba, że tak powiem, antyzdrowotna, ale bardzo smaczna, przyznaję, ja też ją lubię. I też od czasu do czasu sobie taką przyjemność dla podniebienia zrobię, ale to jest, mówię, nie co dzień. Więc tu cały czas mi chodzi o to, żeby nie wpadać w skrajność, w jakiś rytm, że tak musi być, bo od razu świat się skończy. Nie, świat się nie skończy. My też musimy, jeszcze raz powtórzę, mieć troszeczkę luzu i przyjemności z naszego życia, a jedzenie jest jednym z najlepszych, że tak powiem, momentów, które nam dostarcza najwięcej przyjemności, które możemy sobie na przykład 2 czy 3 razy dziennie fundować. Dlatego nie możemy tu ogłupiać się na zasadzie przeróżnych, dziwnych diet. Ja zawsze mówię, dieta jest może rygorystyczna, potrzebna, ale to jest dieta lecznicza na okres kilku tygodni. Wtedy musimy coś osiągnąć, tak? Ale gdy to osiągniemy, to przejdźmy do bardziej zrównoważonej diety. Nie bijmy głową w mur, że ktoś będzie jadł, ja tutaj nie chcę nikogo urażać i się nikomu narażać, ale nie bijmy głową w mur, że ktoś będzie stosował tylko dietę Kwaśniewskiego przez całe swoje życie, bo ma wystarczająco pacjentów po tej diecie, po 10-15 latach, jakie mają fatalne zaburzenia zdrowotne. Nie przechodźmy też na dietę tylko samej surowizny, bo to też do końca dla nas nie jest dobre. Jest może dobre przez jakiś okres czasu. Bądźmy tutaj realistami, skoro cały pokarm na ziemi jest przeznaczony dla nas, korzystajmy z tego dobrodziejstwa. Po prostu. No to teraz tak, bo ten pokarm na ziemi jest dla nas przeznaczony, ale później pojawiły się wielkie firmy, które zaczęły go przerabiać na miliony różnych sposobów, dodając, odejmując, zmieniając i tak dalej. No i teraz mniej więcej każdy sobie zdaje sprawę, że im bardziej przetworzone, tym bardziej niebezpieczne, no ale z drugiej strony wchodzi się do marketu i sobie człowiek myśli, dobra, zrobię zakupy na ten tydzień, zgodnie z zasadami, że unikam cukru, unikam mąki i białej soli i nagle się okazuje, że trzeba wyjść z tego marketu, bo już w sumie nic nie zostało. Więc zapytam enigmatycznie, jak żyć? Skąd to wszystko brać? Mięso jest z antybiotykiem, roślina jest ze spryskiwaczem, że tak powiem. Wszystko coś ma. Obawiam się, że do końca nie da się tego wyeliminować, natomiast da się dużą część wyeliminować na zasadzie takiej, że przecież są producenci czy serów, na przykład kozich, gdzie no siłą rzeczy tam nie może być dużo chemikalii. Jeżeli to są jeszcze indywidualni producenci, oni muszą dbać o tą markę. To nie są potężne fabryki, które nie zależy specjalnie na tym, czy jeden, drugi sklep nie będzie prawych towarów, bo 10 przyjdzie na ich miejsce. On ma określoną grupę klientów. Są rolnicy, którzy mają dobry drób, są rolnicy, którzy mają dobrą wołowinę, są rolnicy, którzy mają stare odmiany zbóż. Więc praktycznie możemy mieć wszystko na dobrą sprawę, poza jakimiś drobnymi rzeczami, tylko trzeba zrobić troszeczkę wysiłku. To już jest, powiedzmy, kolejny etap, tak? Pierwszy etap to posprzątać wokół siebie to, co żeśmy wcześniej mówili na temat jakości wody, chemikalii, którymi się otaczamy, to, co możemy zrobić, bo przed wszystkim się nie damy rady zabezpieczyć. Kolejny etap to jest właśnie poszukiwanie tych dobrych źródeł, czy w miarę dobrych źródeł tych dostawców żywności. Więc wtedy do supermarketu wchodzimy i kupujemy sobie na przykład Coca-Colę, jeżeli chcemy się whisky napić, tak? Bo ktoś na przykład lubi taką kombinację. A tylko wtedy. Czy jakieś jajka, bo nam zabrakło, bo akurat u gospodarza nie było. I spokojnie da się żyć, tylko że problem jest taki, że myśmy rozbudzili nasze kubki smakowe do takiego momentu, że możemy jeść musztardę z kiełbasą i zagryzać na przykład bananem. I coraz więcej widzę ludzi, którzy takie dziwne połączenia jakieś robią, nie zdają sobie sprawy, że pewnych rzeczy no po prostu nie powinno się nawet krzyżować i można tą dietę ograniczyć, żeby ta dieta była bardziej prosta, nie taka skomplikowana, co znaczy prosta, żeby miała mniej składników złożoności, bo później chodzi o cały system enzymatyczny w organizmie, gdzie już dowiedziono wielokrotnie, że jeżeli namieszamy i buraczków, i kapusty, i schabowego, i jakiejś ryby trochę, i ryżu, i ziemniaków, to się okazuje, że to się bardzo ciężko trawi, bo organizm z jakiegoś powodu, przynajmniej ja jeszcze do niego nie dotarłem z jakiego, nie potrafi wydzielić z siebie tyle enzymów, żeby to wszystko idealnie strawić.
On fajnie trawi, na przykład jak zjemy na śniadanie, na przykład, co powiedziałem, pół buchenka chleba. On wydzieli odpowiednią ilość enzymów, nie ma żadnego problemu. Zjemy pół kilo mięsa, nie ma żadnego problemu. Ale połączmy chleb z mięsem, zaczyna mieć problem. On sobie da radę, ale to nie będzie takie efektywne trawienie, jak mogłoby być. Czyli węglowodanów nie łączymy z mięsem, to jest jedna z takich złotych zasad. Nie mów tego Polako, bo się zdenerwują. Ja bym się wkurzył, gdyby to ktoś powiedział. Słuchaj, nie ma nic lepszego jak od czasu do czasu, rano na śniadanie zrobić sobie to, co jest akurat zabronione. Kromka chleba z odpowiednią porcją masełka i położenie na to szynki, na przykład wołowej, tak? Z kawałkiem sera oczywiście. Bardzo to na przykład lubię, no ale wiem, że to nie jest do końca zdrowe. Ale też mówię, nie możemy się zajeżdżać. Okej. No to dobra, to teraz chciałbym przejść z kolei do suplementów, ponieważ to jest ciekawy temat, do którego ludzie podchodzą na dwa sposoby. Jedni mówią, że właśnie nie suplementować się, bo to trzeba taką żywność znaleźć, żeby to wszystko w niej było i że przecież przez tyle lat ludzie jakoś przeżyli bez suplementacji. A drudzy mówią, że właśnie no, ta żywność przez to, że jest taka jałowa dzisiaj, no to bez suplementacji trochę nie da rady. A jeszcze trzeci mówią, że w zasadzie to suplementować już trzeba wszystko i po prostu na ślepo. Bierz selen, bierz potas, bierz magnez, bierz to. Więc chciałem zapytać, jakie ty masz podejście, co my powinniśmy brać, czego nie powinniśmy brać, albo kto co powinien brać, albo skąd to wiedzieć? Wiesz, no przede wszystkim najlepszy sposób to jest taki, żeby spożywać żywność, która zawiera wszystko. Ja osobiście na przykład bardzo mało się suplementuję. Ale się suplementuje kiedy? No mam taką maszynkę do sprawdzania sobie poziomu minerałów, witamin, mikroelementów różnych. I od czasu do czasu, jak przyjrzę, coś tam, nie wiem, jakiś skurcz dostałem na przykład w ręce, czy jakieś takie bzdury, takie drobne, to sprawdzam się na tej maszynce, żeby stwierdzić, czy nie mam braku jakiegoś pierwiastka. Jeżeli mam, to ten pierwiastek suplementuję i koniec. To ja tylko zapytam od razu, czy ta maszynka jest w takiej cenie, że nasz widz może sobie ją postawić w domu, czy to jest coś specjalistycznego? To znaczy tak, jest maszynka, która się nazywa Skanczek i ona kosztuje, szczerze mówiąc nie wiem ile, ale jest dosyć droga. Ewentualnie druga ewentualność to jest Quantum, które można sobie kupić i to jest dostępne chyba już dla każdego, bym powiedział. Trzeba tylko po prostu poszukać, czy bezpośrednio z kimś ściągnąć i akurat badaliśmy krzyżowo te pierwiastki, okazuje się, że w zasadzie to samo pokazuje. Więc można coś takiego mieć. Ja osobiście nie uważam, żeby należało suplementować się cały czas i wszystkim z tego prostego powodu, że my często zapominamy o tym, że spożywając żywność niedowartościowaną, to już wątroba ma problem z jej przerobieniem. Teraz jeśli dołożymy do tego kolejną porcję suplementów, to wątroba też musi sobie z tym jakoś poradzić. I nauczyłem się tego na pacjentach, gdzie wydawało mi się, że człowiek, który ma dobrą, silną wątrobę, przynajmniej tak wyglądało, nie było jakichś podstaw diagnostycznych, żeby myśleć inaczej. Gdy mu dołożyłem większą dawkę suplementów, okazało się, że zaczął się źle po tym czuć, bo nie dał metabolizm nie dał rady sobie z tym poradzić cały. I to mnie nauczyło troszeczkę ostrożności. Natomiast ci, którzy powiedzmy tylko i wyłącznie kupują żywność ze supermarketów, no fajnie byłoby, gdyby może tam, ja zawsze mówię, najlepiej suplementacja działa punktowo, czyli nie suplementujemy się 365 dni w roku, no chyba, że rzeczywiście mamy jakąś karencję, jakiegoś pierwiastka, to trzeba go dostarczyć, ale jeżeli mówimy o takim ogólnym suplementowaniu się, tylko róbmy to na zasadzie 2-3 tygodnie przerwa, 2-3 tygodnie, 4 miesiąc, sprawdźmy, co brakuje i znowu sobie dołóżmy. Wtedy rzeczywiście to jest suplementacja bardzo fajna, bo organizm dostaje to, czego potrzebuje i jest uzupełnieniem tej diety, która tam tych pierwiastków no, za wiele nie zawiera. Tak? A wiemy, że już same rośliny w samej glebie lata 60. do lat 80. to już jest niebo a ziemia, jeśli chodzi o zawartość mikroelementów, a do dnia dzisiejszego to jest w ogóle już kosmos. Więc należy to suplementować. Ale ja zawsze mówię to samo. Można wydać majątek na suplementy, jeśli ktoś chce, ale mamy prawie, że no za darmo prawie, że pyłek pszczeli, który zawiera ponad 70 mikroelementów. Mamy całą bazę, którą możemy łyżkę stołową na przykład rano sobie wziąć i po południu, ale uwaga, trzeba to dać do wody i zostawić na 10 godzin, bo wtedy ponoć system enzymatyczny tam fajnie zaczyna działać w tych mikroelementach. I nie trzeba nam tutaj kombinować. 2-3 razy w tygodniu wziąć sobie po takiej kopiatej łyżce, tylko może niech zaczynać od razu od kopiatej łyżki, może od małej łyżeczki, zobaczyć, co się będzie z energią działo, jakie samopoczucie będzie. Oczywiście to nie jest wskazane dla ludzi, którzy mają alergię na produkty pszczele.
I ja znam ludzi, którzy suplementują to na przykład dwa razy dziennie po łyżce, po dwie, no mają energetykę nie z tej ziemi i niczego im nie brakuje. Mhm. Więc suplementy tak, no nie można powiedzieć, że nie, no bo ciężko, jeśli potrzebuję większe dawki magnezu, żebym ja wyciągnął ten magnez z tego pyłku pszczelego, się nie da, tak? Mhm. Trzeba go z zewnątrz dostarczyć, ale wtedy, kiedy ja go potrzebuję, a nie cały czas. Dlatego, że jeśli, przecież magnez też jest w tym pyłku pszczelim, jeżeli trochę zawsze z tego pokarmu do mnie tego magnezu dojdzie, trochę będę miał z tego pyłku pszczelego, no więc ta karencja tego magnezu u mnie się może pojawić, ale to na pewno nie będzie, że cały czas go muszę stosować. No to w takim razie a propos niedoboru tych suplementów, to pytanie, czy te normy, które są, one są wiarygodne? Czyli pójdę na przykład na badanie, nie miałbym swojego sprzętu, no to idę na badanie tych suplementów, no i nic się nie świeci na czerwono, wszystko się świeci w normie, że tak powiem, ale te normy ktoś ustalił, na jakiej zasadzie? Wiele takich głosów słyszałem, na przykład o witaminie D, że zimą to można i przywalić 20 tysięcy jednostek, bo brakuje, ale według normy nie brakuje. Jakie 20? Ja w zimie biorę sobie raz na miesiąc 500 tysięcy jednostek jednorazowo. No mi się nie chce brać codziennie, tak? Mhm. Jestem zbyt dużym leniuchem. Więc ewentualnie, jak mam dobry humor, to podzielę sobie te 500 tysięcy jednostek na dwa razy. Czyli co dwa tygodnie zrobię sobie jedną. Ale generalnie 500 tysięcy jednostek raz na miesiąc. Ja nie sugeruję, żeby ktoś z widzów to brał, bo ja sobie, powiedzmy tak, umiem poradzić w razie czego z jakimiś skutkami ubocznymi, więc tutaj, żeby to było też jasne i klarowne, ja mówię, co ja robię w stosunku ze sobą. Też piłem potężne ilości płynu Lugola i okazało się, że żyję, tak? Nie umarłem wbrew zapomnieniom, że to jest szkodliwy. Piłem potężne ilości srebra, nie zrobiłem się niebieski wbrew temu, co medycyna mówi, że wypijesz trochę srebra, ojej, kolor skóry zmieni ci się na niebieski. No nie wiem, może mam dobry metabolizm, to wyrzuca wszystko ze mnie, tak? Więc dlatego mówię, nie róbcie takich ekstremalnych doświadczeń, jeżeli nie umiecie sobie w razie czego poradzić, jak z tym wyjść, czy nie znacie kogoś, kto by wam w tym wtedy pomógł. Ale norma, bardzo dobrze to powiedziałeś. Uczciwie ci powiem, że nie wiem, na jakiej bazie te normy są określane, natomiast ja zawsze podpowiadam tak. Badania badaniami, ale mamy też jeszcze tak zwany zdrowy rozsądek. Jeżeli na badaniach wszystko wychodzi dobrze, a ja jednak nie czuję się najlepiej, to dzisiaj już jest tyle tej wiedzy na temat chociażby witamin, że mogę sobie poczytać, która witamina za co odpowiada. Jeżeli znajdę, że akurat to mi odpowiada bezpośrednio i wiem, że to jest ten brak, który mam, to mogę jakąś witaminę sobie inną też zasuplementować w większej ilości, pomimo tego, że to mi pokazuje, że jej nie potrzebuję. Bo po to mamy rozum i rozsądek dany, który ma panować nad wszelkiego rodzaju maszynami, wynikami badań i tak dalej, bo my przede wszystkim mamy doprowadzić samych siebie czy organizm pacjenta do równowagi. Nie badania do równowagi, ale samopoczucie pacjenta i jego zdrowie. To są dwie różne rzeczy, często mylone, bo ludzie generalnie mówią tak, mam badania i z takim namaszczeniem, badania wykonałem. No i co z tego, że wykonałeś badania i się dalej źle czujesz? Na badaniach wszystko jest super, się źle czujesz, no i co? To do widzenia, bo nie damy rady nic zrobić? Trzeba się starać temu człowiekowi pomóc. Co trzeba zrobić? Wywiad wtedy z pacjentem, zapytać dokładnie, przejść od A do Z, często to długo trwa, bo powiedzmy taki wywiad, bo jak się uda, to się go zrobi w 10 minut, a jak nie, to trzeba i godzinę i półtorej z takim pacjentem posiedzieć, żeby znaleźć punkt zaczepienia. Więc mówię, oprócz tych wszystkich norm, tych wszystkich wyników, mamy zdrowy rozsądek i rozum, żeby go używać. No to teraz w sytuacji, gdy ktoś jednak się dobrze czuje, to czy to już oznacza, że wszystko jest dobrze? Chodzi mi o to, jaką diagnostykę, nie wiem, być może każdy powinien prowadzić, która ma sens, żeby jednak wykryć coś, zanim zaboli, bo niektóre rzeczy może bolą po czasie albo za późno, a fajnie by było wiedzieć. Czyli czy to, że ktoś się dobrze dzisiaj czuje, nic go nie boli, jest mu w porządku, czy to już jest to, czy jednak coś powinien regularnie sprawdzać, nie wiem, na pół roku, raz na rok, żeby w razie czego zwrócić na coś uwagę, pomimo tego, że czuje się świetnie. Wiesz co, no my jesteśmy tak nauczeni, że zaczynamy reagować dopiero wtedy, kiedy nas boli. No i to jest troszeczkę jakby naturalne, bo przecież nie szukasz jakiejś maści na okłady, na przykład na bolący łokieć, jeżeli ten łokieć cię nie boli. No siłą rzeczy, tak? Natomiast rzeczywiście w tym świecie, w którym żyjemy, który nas otacza, pełen toksyn promieniowania mikrofalowego i elektromagnetycznego i geopatycznego,
myślę, że fajnie byłoby już przynajmniej tak od 30, może 35 roku życia, raz na 2 lata, żeby nie panikować, na spokojnie, żeby to robić, tak? Zrobić sobie taki, jak to mówią, czek organizmu na zasadzie jakiejś chociażby ogólnej morfologii, sprawdzić sobie, jak pracuje wątroba, pracują nerki, pracuje tarczyca, sprawdzić poziom mikroelementów, sprawdzić jakieś podstawowe markery nowotworowe, żeby zobaczyć, co się w tym organizmie dzieje. I to też będzie fajne, bo będziemy mieć odniesienie na przyszłe kolejne lata do tego wyniku poprzedniego. Dlaczego to jest istotne? No jest to istotne, zwłaszcza jeśli mówimy o regulacji zaburzonego systemu hormonalnego. Generalnie szczyt, powiedzmy, takiego dobrego poziomu hormonalnego, wiadomo, że mamy gdzieś od po 20 roku do 30-35, kiedy już ten zaczyna się nam ten szczyt łamać. I to jest taki moment, żeby go wychwycić i mieć dane z tego okresu, kiedy na przykład mamy 35 lat, fajnie się czujemy i mamy na przykład bilans tego panelu hormonalnego całego zrobionego w organizmie. Dlaczego to jest potrzebne? Jest potrzebne zwłaszcza dla kobiety, która wchodzi w okres menopauzy i wtedy trzeba trochę manewrować różnymi hormonami, żeby to samopoczucie jej dobre przywrócić. I nie mamy wzorca, do którego mamy to przywrócić, bo każdy jest inny. To, że hormon jest w normie od do, to wszystko się zgadza, ale jeszcze pani Kowalska, żeby się dobrze czuła, to jeden hormon musi mieć na dolnej granicy, a drugi na górnej, a my tego nie wiemy. Jeżeli nie mamy tego wzorca, to nie wiemy, do czego się odnieść. Więc takie badania są jak najbardziej wskazane i ja staram się to tak często, jak tylko nie zapomnę, to o tym mówić, bo też zapominam, tak? Nie zawsze człowiek o wszystkim pomyśli. Zrobić sobie takie jedne konkretne badania, za które trzeba pewnie będzie zapłacić, nie wiem, z 1,5, może 2000, ale masz rzeczywiście, widzisz, jak pracują organy wewnętrzne, widzisz, jak krew się zachowuje, jakie są te wskaźniki hormonalne, jakie są ewentualnie markery nowotworowe. Masz do czego się później odnieść i wtedy wiesz, jak się pogorszy samopoczucie, które parametry się skoślawiły. Czyli warto to robić po to, żeby wiedzieć zawczasu i nie mieć takiego magicznego myślenia, że no jak nie sprawdzę, to pewnie nic nie będzie, a jak sprawdzę, to coś się przez to zrobi, bo też chyba ludzie tego się boją, tak, że nie pójdę do lekarza, bo on może coś wyjdzie, tylko że jak nie wyjdzie, bo nie pójdę, no to nie oznacza, że tego tam nie ma, a to myślę, że jest ważne, bo większość z nas jednak badań się boi, nikt tego nie robi chyba dla przyjemności. Więc to teraz pytanie, jeżeli, żeby tak może pocieszyć tych naszych widzów, dać trochę nadziei, no bo jednak jakby nie było, seria twoich książek się nazywa Rak to nie wyrok, czyli jeżeli ktoś pójdzie, odważy się, stwierdzi, dobra, idę, bo mam już taki wiek, albo w ogóle chcę o siebie zadbać, idę na te badania, no i jednak jest któryś z tych wyników mocno na czerwono, nie daj Boże markery nowotworowe, no ale jednak statystyki są takie, że przecież mnóstwo z osób, które to oglądają, no widziały takie wyniki u siebie albo u członka rodziny, więc nie jest to niestety nic odległego, tylko życie codzienne, więc no więc wychodzi coś takiego. Co on może zrobić, albo skąd w ogóle czerpać tą wiedzę? No bo ta wiedza oficjalna, to już mówiłeś wcześniej, że w zasadzie naświetlanie, chemia, dzięki cześć, no może zadziała, może nie, zobaczymy. I skąd on teraz ma wziąć wiedzę, jeżeli w świecie internetu jest wszystko? W sensie on się może dzisiaj naczytać, że jak będzie sobie wlewać kawę do odbytu, to za 3 tygodnie będzie zdrowy, bo jest tam taka wiedza w internecie. Ktoś inny mu powie zupełnie coś innego, ktoś inny mu powie, w zasadzie to ty przez tydzień nie powinieneś jeść nic, albo przez miesiąc najlepiej. I to są osoby, które tam piszą, że im to właśnie zadziałało. Więc skąd ten człowiek ma wiedzieć, co z tym fantem zrobić? Bo myślę, że tego chaosu też ludzie się boją, że teraz nagle nie wiadomo, co robić. Z tyle możliwości, ale co, ja chcę, żeby zadziałało, bo czas mnie wtedy goni, tak, jeżeli jestem chory. No tak, to pierwsza taka porada. Nie kopie się studni, by mieć wodę wtedy, kiedy dom się pali, tylko kopie się tą studnię wcześniej. Odnosząc to do twojego pytania, powiedzmy tak, my wszyscy potrafimy się świetnie nauczyć programowania komputerowego, oczywiście ci, którzy chcą, tak? Jakieś akrobatyki, wykonywanie jakichś dziwnych sportów, w ogóle jakiejś dziedziny wiedzy, która nas w jakiś sposób fascynuje, czy jest nam potrzebna do pracy zawodowej. To potrafimy się nauczyć, nie mamy z tym problemu. Ale gdy chodzi o nasze zdrowie, które jest no, chyba najważniejsze dla nas, bo co z tego, że masz super płatną pracę, jak ty jesteś zdechlakiem? I ty nie potrafisz normalnie żyć, bo po prostu no, nie dajesz nawet rady pracować. To co ci z tej super płatnej pracy? Więc nie ma w naszej kulturze polskiej właśnie takiego podejścia, że wyedukuje się przynajmniej na podstawowym poziomie, jeśli chodzi o zdrowie.
Dlaczego na podstawowym poziomie? Bo tutaj chodzi o to, żeby właśnie nie być w takiej sytuacji totalnego zaskoczenia, jeżeli się na przykład na tych badaniach, na markerach pojawi, że tam jakiś marker przekroczył poziom i wtedy jest panika. I wtedy jest szukanie we wszystkie strony i każdy mówi zazwyczaj co innego niż ten poprzedni. I na końcu ten człowiek po wizycie u kilku takich już nie wie co myśleć. Miałem takiego pacjenta, który jak mi powiedział, byłem jego, już nie pamiętam dokładnie, którym, ale chyba 42 terapeutą, jak on mnie dotarł. Ja mówię, słuchaj, ale czego ty człowieku szukasz? A zastosowałeś chociaż od jednego poprzedniego terapeuty pełny cykl, jak ci zaproponował? Czy sprawdziłeś najpierw tego terapeutę, kim on jeszcze, on po prostu skończył jakąś szkołę naturopatii typu 3-dniowy kurs czy 10-dniowy kurs, czy skończył autentyczną szkołę? Do kogo ty poszedłeś po pierwsze, czy go sprawdziłeś? Po drugie, czy zastosowałeś jego pełne leczenie, czy tylko dotykałeś tego leczenia, bo ci się już nie spodobało, poszedłeś do kolejnego? No więc wynikło to z tego, że on na przykład nie miał no, tej podstawowej wiedzy dotyczącej zdrowia. No te książki myślę, że dają taką wiedzę na tym nawet bardziej podstawowym poziomie, bo bardzo różni terapeuci te książki lubią, bo to jest rzeczywiście taka pozycja, która półkowo-domowa, jak ja to nazywam, tak? Że jak, bo przez tego nikt nie będzie pamiętał cały czas, co w tej książce pisze, ale jak ją przeczytasz raz z uwagą, to w przypadku problemu wiesz, gdzie sięgnąć i możesz jeszcze raz do tej wiedzy wrócić, bo ją masz pod ręką. Drugą rzeczą to jest skończenie jakiejś sensownej szkoły naturalnej medycyny. Oczywiście zapraszam do swojej, tak? Tylko to jest 2 lata, no nie każdy może się tak poświęcić, nie każdy jest aż takim fascynatem medycyny naturalnej, no ale mówię, jakieś jakościowo dobre książki należy się oczytać. Przeczytać, nie wiem, z 5, 10, 30 różnych książek i w tym momencie wyrobi się troszeczkę pogląd na to, jak to funkcjonuje i w razie czego za co się złapać, czy do kogo się udać. Bo to jest tak, że jeśli otwieramy drzwi zainteresowania na przykład dotyczące naszego zdrowia, to po pierwsze możemy wpaść na jakąś jedną czy drugą półmądrą książkę, z której wiele się nie dowiemy, ale jeżeli w tym kierunku będziemy iść, to jak ja to nazywam, ten wszechświat zaczyna ci podawać te informacje, tylko cię testuje, czy ty rzeczywiście jesteś zdecydowany, żeby w tym kierunku iść. I później się trafią naprawdę poważne pozycje, bardzo fajne. Nagle się dowiesz o jakimś fajnym terapeucie, który dobrze sobie z czymś radzi, potem o drugim, potem o trzecim i zrobisz wokół siebie tak zwane pole bezpieczeństwa, że już masz jakąś podstawową wiedzę, w razie czego masz jakichś ludzi, do których się możesz udać i już nie jesteś zaskoczony i nie panikujesz, bo ja uważam tak, że rak nie jest wcale groźniejszy od na przykład cukrzycy czy od zapalenia płuc. Kwestia tego, jeśli ktoś go odkryje na 4. stopniu rozwoju, no to praktycznie tam niewiele da się zrobić, bo to już dane miejsce jest, powiedzmy, zjedzone przez ten nowotwór. Ale w tych cyklach wcześniejszych jak najbardziej można dużo zrobić. Stąd te właśnie powiedzenie wcześniejsze o to, żeby robić sobie te badania przesiewowe, nie wiem, raz na rok, raz na 2, jak to się bardziej denerwuje, jak to się dobrze czuje, raz na 3-4 lata, ale zrobić je co jakiś czas. Odżałować te parę złotych. Jak idziemy na Sylwestra i na dwie osoby wydajemy 1000 czy 1500 złotych, to nie ma żadnego problemu, tego nikt nie żałuje. Ale gdy na badania mamy wydać 1500 złotych, gdy prywatnie na nie idziemy, ojejku, jak to dużo kosztuje. Jakie to jest porównanie? No, po prostu śmieszne. Dla mnie to jest po prostu śmieszne, idiotyczne porównanie, ale takie jest. Ludzie w ten sposób myślą. Nie bójmy się wydać złotówki na nasze zdrowie, a starajmy się nie wydawać na przykład inne rzeczy, jak hamburgery zbyt często, tak? Okej, no to jest ciekawy trop i dlatego też mnie zastanawia, czy ty, znaczy wiem, ale czy możesz się podzielić jakimiś takimi historiami ludzi, którzy no, dostali jakieś swoje wyroki, które jednak się faktycznie okazały nie być wyrokami, czyli ludzi, którzy wyleczyli sobie no nie przeziębienie, tylko coś takiego, no jakieś spektakularne przypadki, takie, które dadzą naszym tutaj widzom nadzieję, zwłaszcza tym, którzy gdzieś tam cierpią na różne sposoby, że są ludzie, którzy faktycznie dostali wyrok, ale go nie posłuchali i zrobili coś innego i żyją i mają się dobrze. No to fajnie byłoby wrócić do maili, które mi ludzie przysyłają pod tytułem, że dzięki twoim książkom wyleczyłem się na przykład z raka, stosując na przykład tylko jedno zioło. Już dostałem co najmniej kilkadziesiąt maili pod tytułem, bo w tych książkach opisuję zioło trędownik, które jest ziołem działającym antyrakowo, że ludzie czytając te książki, a mając jakiś tam problem nowotworowy, doszli do tego zioła i stwierdzili, jakoś to zioło do nich przemówiło. Bo to też jest ciekawa rzecz, że jeżeli ktoś szuka rozwiązania dla siebie i jest otwarty na to, żeby ta wyższa mądrość do niego przyszła, jak on będzie czytał, to go piknie, że tak powiem, to co czyta, ale już reszta go nie interesuje i to należy w zasadzie zastosować. I bardzo często to działa niezwykle efektywnie.
No i właśnie ci ludzie pisali, że bardzo ci dziękujemy za książki, bo tym ziołem wyleczyłem się z raka. Ja mówię, i ja tak z niedowierzaniem czytam tym, tym jednym ziołem? To musiał być jakiś prosty nowotwór, bo zazwyczaj nowotwory to są skomplikowane, więc to domyślam się, że to były jakieś proste, początkujące prawdopodobnie rzeczy, albo coś, co idealnie trafiło w te wszystkie objawy nowotworu. Bo możemy nawet czymkolwiek wyleczyć takie ciężkie choroby, dlatego że każda ciężka choroba, jak powiedzmy tak, tu jest rozwinięty ciężka choroba, tak, więc tych punktów, które tam jest zaburzonych, jest mnóstwo. Ale jak zaczniemy schodzić piętro niżej, co jest jakby tutaj zaletą przyczynówki, to nie zawsze się to uda, a powiem tak, rzadko kiedy się to uda tak perfekcyjnie zdiagnozować, ale jeżeli się uda i dochodzimy do tego jednego brakującego najczęściej elementu albo tego, którego jest za dużo, który spowodował ten cały proces nowotworowy, i albo usuniemy ten element, którego jest za dużo, albo dostarczymy brak tego elementu, którego było, nagle się okazuje, że no takimi rzeczami da się nowotwór wyleczyć, że to aż się wierzyć nie chce. Dlaczego? Dlatego, że wbrew temu, co mówią ogólnie i coraz częściej się słyszy, że nowotwory to jest genetyka i już teraz się mocno rozpędzili, bo twierdzą, że dotyczy to nawet 40% nowotworów. Ja uważam osobiście, że to jest, no to jest bzdura. To jest takie wygodne kłamstwo na zasadzie, nie wiem, co z tym nowotworem zrobić, to zrzucę na genetykę i w tym momencie mam wytłumaczenie, bo ja nikt nie wie, co z genetyką zrobić, więc pacjent nie będzie drążył tematu, tak? Zamiast mnie pobudzić do tego, poszukaj, co się stało, dlaczego ten człowiek ma ten nowotwór. Więc no, to jest takie powiedzmy pseudonaukowe omijanie problemu. No i tak to mniej więcej wygląda. No to teraz tak, bo w internecie z kolei można poczytać też o ludziach, którym właśnie stosują różnego typu głodówki, często ze spektakularnym efektem. Nawet widziałem wideo, gdzie gość, taki Francuz, to jest gdzieś tam do znalezienia, myślę, że warto tego poszukać, bo on opowiadał o raku w czwartym stadium, który całkowicie sobie wyzerował, ale ekstremalna tam była głodówka, to było to tam szaleństwo, w sensie przez miesiąc to chyba tylko pił wodę, więc no, to myślę, że trzeba się do tego odnieść, zamiast tutaj słuchać mnie, bo ja mogę coś zamieszać. Natomiast żeby się nie ograniczać do internetu, no to mam też znajomą na przykład, której wynaleziono, że tak powiem, nowotwór jajnika. No i ona, żeby się przygotować do jakiegokolwiek leczenia, to zrobiła sobie tydzień głodówki na samej wodzie i myślała, że to jest tylko takie przygotowanie, że potem zobaczymy, co dalej, żeby trochę oczyścić na start, a po tygodniu miała kolejne badania akurat i się okazało, że już nie ma czego leczyć. Więc i to osoba, którą znam, która nie jest fantastką, opowiadaczką farmazonu, więc to mnie bardzo ciekawi i jednocześnie dodaje nadziei. Co powiedziałbyś o głodówkach? Czy wszyscy możemy stosować jakiś rodzaj głodówki, może właśnie żywienie okienkowe? Czy powinniśmy jeść dwa posiłki dziennie, albo jeden? Albo jeden dzień w tygodniu nie jeść wcale, a może dopiero punktowo poczekać, aż by się coś wydarzyło i wtedy nie jeść przez 3 tygodnie? Jak pościć? Czy pościć i jak pościć? Powiem tak, z tym, że jej się to cofnęło po tygodniu czasu, to zupełnie mnie to nie dziwi, dlatego że w czasie naszego życia my mamy mnóstwo tak zwanych guzków w organizmie, tylko to są zazwyczaj umieszczone w tkance miękkiej gdzieś wewnątrz i my ich specjalnie nie odkrywamy, dopiero jakieś prześwietlenie najczęściej podnosi alarm, o, tam jest guzek, trzeba się tym zająć. Dlatego, że to są guzki najczęściej albo wapienne, albo ze złogów toksyn, które organizm w swojej mądrości gdzieś tam odłożył na zasadzie, że na ten moment nie może ich wydalić z jakiegoś powodu, być może jakieś drogi ewakuacji są zablokowane, to sobie te toksynki gdzieś tam odkłada, otacza ich tą tkanką ochronną i to na zdjęciu wygląda jak guz. Więc jest alarm, że to jest nowotwór, a to nie ma nic wspólnego z nowotworem. I jeżeli my nic nie robimy, zostawimy organizmowi odpowiednią ilość czasu, jeszcze go wspomożemy w wydalaniu przeróżnych toksyn, czyli wzmocnimy nerki, wątrobę, system limfatyczny, wówczas okazuje się, że organizm to później ładnie wszystko rozpuszcza i usuwa. Więc to, co powiedziałeś, to jest dla mnie norma, że tak powiem. Dlatego ja bardzo często przy nowotworach u ludzi, którzy nie są jeszcze jakoś krańcowo osłabieni, zalecam dietę Dąbrowską na najlepiej 4 do 6 tygodni. Dlaczego? Dlatego, że ta dieta jest mniej więcej tak, no nie jest to głodówka, ale zbliżona do głodówki. Tam ilość kalorii spożywanych dziennie jest około chyba 900 czy 1000. Poza tym są to soki wysoko uzasadawiające organizm, czyli coś, czego nowotwór w ogóle nie lubi. Jest to jedyna dieta, która przecina wszystkie znane mi szlaki nowotworowe. Więc no praktycznie no po niej nie sposób jeszcze mieć nowotwór na dobrą sprawę. Ale mówię, to jest dla ludzi takich, którzy jeszcze mają w miarę dobre siły.
Natomiast dla nowotworowców, którzy są bardzo osłabieni, no jednak dieta keto jest tutaj priorytetowa, bo przede wszystkim tego pacjenta należy wzmocnić. Dieta Dąbrowskiej mocno osłabia i zazwyczaj w takich sytuacjach daje przez 3-4 tygodnie dietę keto, następnie tego pacjenta biorę też na Dąbrowską. Więc tak, a głodówka na wodzie jest absolutnie najlepszym sposobem. Ja mam takiego kolegę, który potrafi i przez 2 miesiące w roku nie jeść, tylko pije wodę. Ja mówię, jak ty w ogóle dajesz radę funkcjonować z terapeutą? Mówi, wiesz co, najgorszy jest pierwszy tydzień. Ale mówi, ten pierwszy tydzień przetrwać, to jest, mówi, szok. Później już nie czujesz w zasadzie w ogóle głodu. Ale wodę musisz dostarczać, tak? Czy tam ewentualnie z odrobinką jakiejś dobrej soli, żeby zachować te, jak to mówią, te śladowe mikroelementy. Więc to jest absolutnie no, bardzo dobry sposób, dlatego że to my nie uświadamiamy sobie jednej prostej rzeczy. Jesteśmy młodzi, jesteśmy zazwyczaj, ja mówię o takim, wydaje się, że zdrowym modelu. Jak jesteśmy młodzi, to jesteśmy zazwyczaj szczupli. Chyba że ktoś rzeczywiście totalnie źle się odżywia, czy ma jakąś tam stany podcukrzycowe, no to, no to wówczas no nie jest szczupły. Ale generalnie jesteśmy szczupli. Co się takiego dzieje, że w wieku już tych 40, 50, 60 lat robimy się misiami? Nie chcę to pokazywać na siebie, bo właśnie teraz się przygotowuję do diety dąbrowskiej. Na wakacje takiej mocniejszej. No dzieje się to, że spożywamy więcej niż nasz organizm de facto energetycznie potrzebuje. W związku z tym zostaje odkładana ta tkanka tłuszczowa, a przy okazji część tych wszystkich toksyn chemicznych, których organizm z jakiegoś powodu nie daje rady usunąć na zewnątrz. Więc logika jest taka, że jeśli to się nawarstwia z biegiem czasu, to w przypadku jakiejkolwiek choroby fajnie jest ten, nazwijmy to w cudzysłowie, śmietnik, który niechcący w sobie mamy, wyczyścić w pierwszej kolejności. Jeżeli robimy remont domu, to co robimy? Od razu na stare płytki naklejamy nowe, na stary sedes kładziemy nowe i go instalujemy, czy wyrzucamy wszystko, co jest stare i wkładamy nowe elementy? I dokładnie mniej więcej to samo trzeba zrobić w organizmie. Zróbmy najpierw porządek, a wtedy przystąpię do leczenia. I powiem Ci tu jako tajemnicę, to też nie będzie wielkie odkrycie. Dla Państwa, ci, którzy się tym zajmują, to, no, to będzie tylko potwierdzenie pewnie Waszych własnych obserwacji. Po głębokim oczyszczeniu przy ciężkich chorobach, w tym nowotworowych, praktycznie 90% nie potrzebuje dalszego leczenia. Co nie znaczy, że ja potrafię sobie poradzić z każdym nowotworem. Skłamałbym, gdybym tak powiedział. Bo niestety są przypadki, że nie daję rady. Jest coś, czego nie rozumiem, czego nie umiem, no niestety trzeba się do tego przyznać. Ja nie jestem alfa i omega, że ja wszystko leczę, tylko jak leczenie się nie udaje, to jest wina pacjenta. Bez sensu. Może pacjent coś tam też skopie po drodze, tak? Ale ja mam ułożyć terapię, która będzie skuteczna. Także no, reasumując, głodówki jak najbardziej. Przede wszystkim. Tylko uwaga, nie przy osobach mocno osłabionych, bo wtedy to może się... powiem tak, im bardziej osłabimy organizm, tym więcej rak może szkód narobić. Więc tu musimy to wyważyć. To wcale nie jest takie proste wbrew pozorom, ale to się da zrobić. No to na koniec jeszcze chciałem poruszyć temat aktywności fizycznej, no bo tam jakieś oficjalne zalecenia mówią, że 2,5 godziny aktywności na tydzień to jest to i nie ma znaczenia. Czy ty byś się z tym zgodził, że to nie ma znaczenia, co my robimy, czy bardziej robimy coś takiego cardio, szybko biegamy, pływamy, czy bardziej jednak sobie chodzimy albo ćwiczymy jogę, czy w ogóle nie cardio, tylko raczej się rozciągamy, a może jakaś mieszanka tego wszystkiego i ile tego powinno być, co powinniśmy z tym fantem zrobić, a może od razu dopowiem, że jak ja się trzymałem takich zasad pierwotnych, czyli żeby trening robić na przykład tam 3 razy w tygodniu albo 4, to było dużo gorzej niż jak staram się cokolwiek aktywnościowego zrobić codziennie i jednak zacząć od tego dzień, to czasem nawet jak się zrobi 6 poranków aktywnych i ten 7 jest nieaktywny, to i tak on jest beznadziejny, słaby, gorszy i tak dalej, więc mam wrażenie, że to mi się nie sumuje, że to musi być jednak coś codziennie, ale może to jest jednostkowy przypadek i nie ma reguły. No może jesteś inny. Wielu ludzi tak mówi. Słyszałem to od dziecka. Nie no. Ja mogę powiedzieć, co ja na ten temat myślę. Ja nie wiem, jaki jest ta złota puenta pod tym wszystkim. Wydaje mi się, że aktywność dzienna pod tytułem minimum, ale to minimum 10 tysięcy kroków i to nie chodzenie jak lunatyk, tylko w takim tempie, żebyśmy mieli to tento tam około 110, tak? To jest to tempo, które powoduje, że już to krążenie jest lepsze, jest wywieranie tam jakiegoś ciśnienia na naczynia krwionośne, czyli to wszystko zaczyna fajnie pracować. Jeżeli zrobimy te 10 tysięcy kroków dziennie, to uważa się, że to jest minimum aktywności.
aktywności fizycznej, która jest każdemu potrzebna. Z tym, że ja też uważam i to szczerze mówię, że przynajmniej raz na dwa tygodnie, a być może jak ktoś ma lepszą kondycję, raz na tydzień należy, jak to samochodziarze mówią, przepalić gary. Nie? Co to znaczy? To znaczy, że trzeba zdecydować na taki większy wysiłek fizyczny, czyli nie 10 tysięcy kroków, tylko na przykład 20 tysięcy kroków, jeszcze do tego trochę hantelkami na przykład poruszać, czy jeszcze rowerek zrobić, czy jeszcze jakiś basen zrobić, czy jeszcze jakąś jogę i tak dalej, tylko musi to być w fazie takiego treningu, że jesteśmy na tyle zmęczeni, że ten oddech musimy nieswobodnie wciągać, ale jakby nam zaczynało troszeczkę tego oddechu brakować. Niespecjalnie to przekraczać, żebyśmy doszli do bezdechu, bo to może być też niebezpieczne, ale na zasadzie, żeby nam tego oddechu tak, żebyśmy łapali to powietrze, krótko mówiąc, żebyśmy się mocno pocili. Więc takie przepalenie powoduje to, że przygotowujemy organizm do jakiegoś nieprzewidzianego wysiłku od czasu do czasu. Bo proszę sobie wyobrazić, że ktoś spokojnie sobie spaceruje te 10 tysięcy kroków i uważa, ale ja mam super aktywność ruchową. I nagle życie spowodowało, że ma podbiec kilometr i on dostał zawału. Dlaczego? Bo nie był przygotowany do tego spontanicznego wysiłku, który był od niego na dany moment wymagany. Więc unikajmy takiego lenistwa. No nikomu, powiedzmy, już po w zasadzie chyba 50 roku życia, no może nie nikomu, ale bardzo nielicznym chce się jeszcze ćwiczyć i jakieś takie wysiłkowe większe rzeczy. No ale trzeba to robić. Ja też myślę, że to co powiedziałeś, poranny rozruch jakikolwiek by to nie był, czy troszkę poskaczemy, czy porobimy przysiadów, parę pompek, takie coś ogólne, niespecjalnie jakoś wymagające no, od nas super wysiłku, jest dużo lepsze jak zerwanie się rano, dwie godziny na siłowni i pokazywanie jakie się ma muskuły. No może ktoś potrzebuje tego ze względów chociażby, nie wiem, docenienia siebie czy tego typu rzeczy. Może rzeczywiście się dobrze przy tym czuje, to jest okej, tak? Natomiast to każdy musi tą aktywność dobrać troszeczkę do siebie, zachowując ten zdrowy rozsądek, że codziennie musi być aktywność, ale te gary trzeba przepalić. Okej, fajnie, no to mnóstwo wiedzy i dobrych kierunków do rozwoju, więcej na pewno nasi widzowie będą mogli znaleźć w Twoich książkach. To jeszcze ostatnie pytanie mam charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia. A mnie zaskoczyłeś. Nie wiem. Tak na szybko nie wiem. Na pewno dobre espresso. No to tak, ale to już jest, wiesz, jakby taki nawyk codzienny, więc... Ale to chciałem zapytać, bo my tego nie poruszyliśmy tutaj na wizji. Zawsze pijesz espresso z cytryną, bo to jest... To powoduje co? Bo jak rozumiem, nie jest to przypadkowo ani smakowy wybryk, tylko coś to daje, tak? Znaczy w moim przypadku jest taka ciekawa rzecz, że ja uwielbiam zapach kawy, ale nie praktycznie nie trawię jej smaku. Więc idąc jak swego rodzaju narkoman za zapachem kawy, musiałem znaleźć coś, co pozwoli mi delektować się tym zapachem, jednocześnie nie odrzucając mi go smakowo. No więc ktoś mi podpowiedział, żeby pić kawę z cytryną. Okazało się, że to ma wiele właściwości fajnych, bo po pierwsze zmienia gorzki smak i kwaśny kawy na dużo bardziej kwaśny, ale cytrynowy. Uzasadawia tą kawę, czyli ta kawa już nie jest tak kwaśnym środkiem, który wprowadzam do organizmu. Po drugie też ma fajną zaletę, o której pewnie większość z Państwa już słyszała, bo w Polsce to jest, coraz częściej spotykam ludzi pijących taką kawę z cytryną, to jest to, że jeśli się rano wstanie i ma się jakiś taki nawet lekki ból głowy, ale nie po wczorajszej imprezie, tylko tak normalnie, tak? To wypicie takiego espresso na czczo w ciągu 10-15 minut praktycznie całkowicie usuwa ten ból głowy, przynajmniej u mnie tak się dzieje. Rzadko mam takie rzeczy, ale czasem jakaś zmiana pogody, jakieś w ogóle przepracowanie z dnia poprzedniego, tego typu historie, jak się nałożą, to czasem jakieś takie otępienie mam chwilowe, że tak powiem, które w tym momencie szybko usuwam. No wzięło się to też z tego, że kiedyś mieszkając we Francji ja w ogóle kawy nie piłem, a zawsze przed pracą cała ekipa szła do kawiarni, piła sobie tam kawę czy kawę z mlekiem, że jej nie mogłem właśnie pić ze względu na smak, no to mi powiedziano, żebym pił sobie kawę z mlekiem. I po roku czasu okazało się, że po wypiciu tej kawy z mlekiem po mniej więcej, ja wiem, 15 minutach mam tępy ból w prawym boku.
No wtedy jeszcze na medycynie specjalnie się nie znałem, ale wiedziałem, że tam jest wątroba. Więc mówię, oj, coś to źle wpływa na moją wątrobę. No i zacząłem szukać odpowiedzi. Okazało się, że rzeczywiście kawa z mlekiem po prostu niszczy wątrobę. Więc ja mówię, no po co ja mam pić coś, co mnie niszczy? Bez sensu, nie? Ale że tą kawę trzeba było dalej z tymi moimi ludźmi pić, no więc wtedy właśnie ktoś mi o tej cytrynie powiedział, no i tak zostało. Ożenią mnie z tym. Super, ale to jest idealna rzecz do 100 zł, która zmienia jakość życia tak naprawdę. No chyba rzeczywiście to by tak było, wiesz? Teraz jak to tak, ty mi to powiedziałeś, to dotarło do mnie. Sam nie mogłem na to wpaść. Super. Ja ci jestem bardzo wdzięczny w imieniu swoim, ale i naszych widzów, że się dzielisz tego typu wiedzą i budujesz świadomość, bo myślę, że to jest potrzebne. W szkołach niestety o zdrowiu nie mamy. Mamy różne inne ciekawe rzeczy, natomiast tych ważnych to zazwyczaj tam nie ma, więc cieszę się, że są tacy ludzie jak nasi widzowie, którzy chcą tą wiedzę mieć i rozwijać się po to, żeby zadbać o swoje zdrowie. Także ja ci dziękuję bardzo. Życzę ci owocnego dalszego działania, budowania świadomości nas Polaków. A nam Polakom życzę dużo zdrowia i tego, żebyśmy rozumieli, że żadna choroba nie musi być wyrokiem i żebyśmy zadbali o to, żeby być może jednak większości z nich, a być może wszystkich, uniknąć. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia wszystkim życzę. I jeszcze mam dwa prezenty, bo ty mi dałeś książki przed wywiadem, to ja się muszę tutaj... Nie, ja cię ukarałem. Ukarałeś mnie za brak kawy, ale naprawiliśmy to. 48-godzinna doba, ponieważ tego, co wiem, to taką masz ostatnio, bo się dużo dzieje. Świetnie, bardzo dziękuję. I tablica pamiątkowa jeszcze. Eksperta. Wow! Wow! Można na niej jechać do Wrocławia. Czyli mogę sobie na samochodzie wymienić. Tak, nie wiem ile to kosztuje, bo kiedyś było tylko maksymalnie 500 zł za to można było dostać. Nie wiem, czy to się nie zmieniło. No to warto. Czasem warto. No, także. To bardzo dziękuję za zaproszenie, za wywiad i za to, co robisz, bo też no, mocno tutaj przyczyniasz się do podniesienia świadomości w naszym kraju i wśród naszych rodaków. Dzięki. Gratulacje. Cieszę się bardzo. No i co? Wszystkiego dobrego w takim razie. Cześć. Do zobaczenia. We'll be right back.